Gruszka a odchudzanie. Jakie witaminy ma gruszka? Właściwości gruszki. Gruszka jest owocem lekkostrawnym. Charakteryzuje się mniejsza ilość kwasów organicznych niż np. jabłka. Z tego powodu powinna być dobrze tolerowana przy nadwrażliwości przewodu pokarmowego, a szczególnie zolatka. Gruszki zawierają dosyć dużo błonnika pokarmowego, 2,1 g/100 g, dzięki czemu pobudzają trawienie i pracę jelit oraz wydłużają uczucie sytości. Osoby z nawracającymi problemami trawiennymi powinny pamiętać o tym, aby sięgać po bardzo dojrzale, miękkie lub pieczone gruszki. Te twarde i niedojrzale mogą wywołać silne bóle brzucha i wzdęcia. Gruszki są pomocne w zapobieganiu zaparć i biegunki. Dla osób cierpiących na zaparcia zalecane są gruszki miękkie i dojrzale. Natomiast odmiany cierpkie i mało soczyste wykazują przeciwbiegunkowe właściwości. Gruszka ze względu na duża zawartość substancji zapachowych i walory smakowe, bez wątpienia poprawia nastrój. Jest owocem ogólnie wzmacniającym, dlatego zalecana jest osobom osłabionym, przygnębionym, a także rekonwalescentom. Nie tylko poprzez picie możemy zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu, ale także spożywając produkty charakteryzujące się dużą ilością wody. Do takich produktów bez wątpienia należą gruszki, które w 84,5% składają się z wody, z tego względu doskonale nawadniają organizm. Pamiętajmy o tym, szczególnie w upalne dni. Gruszki powinny wlaczyć do swojej codziennej diety osoby chorujące na dny moczanowa, artrytyzm czy reumatyzm, gdy sprzyjają obniżeniu kwasu moczowego. Spośród składników mineralnych, jakie można znaleźć w gruszkach, największym udziałem charakteryzuje się potas, bo aż 118 mg w 100 g produktu. Z tego też powodu gruszki są pomocne w regulacji ciśnienia krwi, obniżają jego wartość i zapobiegają rozwojowi miazdzycy i powstawaniu udaru mózgu. Gruszki bogate są również w wapń, fosfor, magnez, żelazo, miedź, cynk, mangan. W gruszkach, jako w jednych z niewielu owoców, występuje pewne ilości jodu, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie tarczycy. Świeże gruszki są dobrym źródłem boru. Pierwiastek ten wspomaga pracę szarych komórek podczas wytężonej pracy oraz poprawia możliwości koncentracji. Bor odpowiedzialny jest również za utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia w kościach, zapobiega wiecu ubytkom tego pierwiastka. Z tego powodu dojrzale gruszki powinny gościć w diecie osób narażonych na osteoporozę. Jakie witaminy ma gruszka? Owoce gruszki z A źródłem witaminy C, z grupy B, B1, B2, B3, B4, B6 oraz folianów. Można w nich znaleźć również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina A, E i K oraz prowitaminy A, beta-karoten. Ile kalorii ma gruszka? Gruszki są niskokaloryczne, 100 g tych owoców wniesie do naszej diety zaledwie 58 kalorie. Pamiętajmy, by spożywać je ze skórka, bo właśnie pod jej powierzchnia znajduje się najbardziej wartościowe substancje. Gruszka a odchudzanie. Każdy z nas odchudzając się, czy nawet trzymając zasad zdrowego żywienia, ma taki moment, że przychodzi ogromna ochota na słodycze, wówczas warto przekasić gruszkę. Jest ona dosyć słodkim owocem, a cukier zawarty w gruszkach, fruktoza, jest znacznie wolniej przyswajany przez organizm niż glukoza. Ponadto nie podnosi gwałtownie poziomu insuliny we krwi, a co za tym idzie, nie prowadzi do tycia. Gruszki zawierają spora ilość pektyn, rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, który zwiększa swoja objętość pod wpływem wody i na skutek tego na długi czas wypełnia zoladek, dając uczucie sytości, co jest bardzo pożądane w czasie diet redukcyjnych. Tak więc gruszki mogą okazać się pomocne w procesie odchudzania, gdy zdaje uczucie sytości, ponadto nie wniosa do dziennej racji pokarmowej zbyt wiele kalorii, a ze względu na słodki smak, pomaga rozladować stres wywołany procesem odchudzania. Gruszka dla cukrzyka. Gruszki są owocami, w których zawartość węglowodanów prostych nie przekracza 10%, z czego większość stanowi fruktoza, 6,2 g/100 g. Ponadto charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym równym 30.
Po ich spożyciu nie następuje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, dlatego też mogą bez żadnych obaw być spożywane przez osoby chore na cukrzycę. Suszone gruszki to świetna przekąska, polecana szczególnie osobom uzależnionym od słodyczy. W przeciwieństwie do słodyczy charakteryzuje się nie tylko niższa kalorycznością, ale również pozytywnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Zmieszane z płatkami zbożowymi i jogurtem, stanowią element pozytywnego śniadania. Gruszka suszona jest doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, zawiera w znacznych ilościach cenny dla zdrowia potas, jod, magnez oraz żelazo i mangan. Nie brakuje w nich również witaminy E, C, A i B6. Charakteryzuje się takimi samymi pozytywnymi właściwościami jak świeże owoce. Suszone gruszki dostępne w sklepach, zazwyczaj są konserwowane dwutlenkiem siarki, który nie wpływa zbyt korzystnie na nasz organizm. Z tego względu warto zatroszczyć się o samodzielne przygotowanie takiej przekaski. Sok z gruszki jest niezwykle łatwy w przygotowaniu. Wystarczy umyć gruszkę, pokroić ją w kawałki i włożyć do wyciskarki. Przygotowany tak sok ma świetny smak i mnóstwo prozdrowotnych korzyści. Picie soku gruszkowego pomaga przy silnym kaszlu i bólu gardła, leczy zapalenie strun głosowych i pomaga oczyścić drogi oddechowe z nadmiaru śluzu. Ponadto przeciwdziała zaparciom, obniża ciśnienie krwi i uszczelnia naczynia włosowate. Gruszki wciazy gruszki są wskazane w diecie przyszłej mamy, ze względu na zawarty w nich kwas foliowy, 7G/100G. Witamina ta jest niezbędna do prawidłowego rozwoju płodu i zapobiega wadom wrodzonym cewy nerwowej, m.in. rozszczepowi kręgosłupa. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek u kobiet wciazy kształtuje się na poziomie 400G na dobę. W przypadku kobiet ciężarnych przed 19 rokiem życia zapotrzebowanie na foliany zwiększa się do 600G na dobę. Gruszki mogą być dobrym źródłem uzupełniającym niedobory folianów w diecie kobiety ciężarnej. Co zrobić z gruszek? Gruszka jest królowa wśród owoców, sprawia, iż każde danie z jej udziałem staje się wyjątkowe. Gruszki wysmienicie smakują w towarzystwie innych owoców, rodzynek, orzechów, nabialu, płatków zbożowych, czekolady oraz miodu. Są świetnym dodatkiem do różnego rodzaju salat, serów i kurczaka. Owoce te można wykorzystać również jako nadzienie pieczonej kaczki, filetów z kurczaka czy karkówki. Wielkim przysmakiem lasuchów jest pieczona gruszka polana sosem czekoladowym. Dla miłośników sera plesniowego świetnym rozwiązaniem będzie salatka z cykorii z gruszka, dodatkiem sera plesniowego i orzechów, polana miodowym sosem winegret. Gruszki oprócz tego, że doskonale smakuje na surowo, świetnie nadaje się na przetwory. Można z nich zrobić dżemy, konfitury czy nawet zamarynować w occie. Podsumowując, gruszki ze względu na zawarte witaminy i składniki mineralne, powinny być składnikiem zdrowej diety. Wypada wlaczyć je do swojej codziennej diety, szczególnie kobietom wciazy, diabetykom, osobom osłabionym, chorującym na dnę moczanowa i nadciśnienie. Gruszki czy to w formie świeżej czy też suszonej, sprawdzają się doskonale jako bezpieczna słodka przekaska dla osób odchudzających się,